Piątek, 2 grudnia, Karolina Paras, witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w programie o budowie drugiego fragmentu ścieżki rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej. Powiemy, jak tegoroczny sezon podsumowują pracownicy Fabryki Szklanych Ozdób Choinkowych. W wydaniu również o roślinach, które nie tylko są ładne, ale przede wszystkim oczyszczają powietrze. Śladem kolejki wąskotorowej, rowerem lub pieszo spacerem. W Piotrkowie Trybunalskim powstaje drugi fragment rekreacyjnej ścieżki rowerowej i chodnik. Ścieżka rowerowa w śladzie dawnej kolejki wąskotorowej to pomysł mieszkańców miasta, którzy projekt zgłosili do budżetu obywatelskiego, a inwestycja powstaje dzięki głosom piotrkowian, bo projekt zyskał ich duże poparcie. Jako pierwszy powstał odcinek ścieżki od ulicy Parkowej do krakowskiego przedmieścia. Teraz powstaje fragment między Krakówką a rondem represjonowanych politycznie żołnierzy górników, które znajduje się u zbiegu ulic Świerczowskiej, Zalesickiej i Przedborskiej. Maszyny poszły w ruch i choć aura zimowa, to prace idą zgodnie z planem. Najbardziej newralgiczne prace na całym odcinku, czyli te przy przypuście, zostały już wykonane. Rozpoczęliśmy pracę w poniedziałek. Prace idą zgodnie z planem. Jesteśmy na etapie wykonywania podbudów z kruszywa. Następnie wykonamy umocnienie obrzeżami i w przyszłym tygodniu zostanie wykonana nawierzchnia ścierana w postaci mas bitumicznych. Pogoda wam nie straszna? Pogoda nie straszna właśnie tym pracom? Nie. Nie przeszkadza niczym. Temperatury są na plusie. Nie spada nam temperatura poniżej zera, więc jest ok. Chodnik i ścieżka rowerowa będą miały łącznie 3,5 metra szerokości i blisko 260 metrów długości. Zakres prac obejmie także wykonanie barierek ochronnych, które zabezpieczą ruch pieszy i rowerowy. Całość uzupełni wykonanie oznakowania pionowego. Koszt inwestycji wyniesie blisko 320 tysięcy złotych. W środę wieczorem w Piotrkowie Trybunalskim doszło do ataku na komornika sądowego. Przed jedną z kancelarii komorniczych niezidentyfikowany mężczyzna wszczął awanturę. W obraźliwy sposób mężczyzna domagał się rozmowy z komornikiem. Jak się okazało, awanturnik trafił pod niewłaściwy adres. Właściciel posesji próbował uspokoić mężczyznę. To się nie udało. Napastnik wybił szybę w drzwiach budynku i uciekł. Sprawą zajmuje się policja. Jeden remont skończony, drugi jest realizowany, a kolejne prace są w planach. W Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim imienia Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim końcówka roku upływa pod znakiem remontów. Na oddziale wewnętrznym Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego imienia Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim jeszcze pachnie poremontową nowością. Po modernizacji oddział zajmuje całe szpitalne skrzydło. Sale i korytarze zostały odmalowane, wymieniono wykładzinę, zamontowano klimatyzatory. W trakcie remontu powstał kącik socjalny dla pacjentów. Oni mają też do dyspozycji nowe łóżka. Znacznie się poprawił przede wszystkim komfort pacjentów. Rozdzielenie na całe skrzydło oddziału, no to też pozwoliło na to, żeby było mniejsze zagęszczenie pacjentów na salach, co jest bardzo istotne ze względów epidemiologicznych. Także no sami widzicie, że jest sympatycznie, jest fajnie. Przede wszystkim nam się pracuje przyjemniej, pacjenci też są bardziej zadowoleni. Powstała nowa łazienka dla pacjentów, no jest osobna kuchnia, pokój socjalny dla personelu, więc takie zaplecze dla nas też jest. Jedne prace są skończone, inne trwają. Te obecnie wykonywane dotyczą modernizacji węzła ciepłej wody użytkowej, którym woda doprowadzana jest do budynku przychodni specjalistycznych i stacji dializ. To jest instalacja, szpital bazuje budynki, instalacja z lat 60., 70., więc te inwestycje systematycznie są potrzebne. Oczywiście na całość wymiany nie możemy sobie na ten moment pozwolić, ale będziemy się starali tak to realizować, żeby systematycznie pewne rzeczy, które wymagają tego, były realizowane. Jedne remonty są zakończone, inne trwają, a jeszcze kolejne są planowane. W przyszłym roku na dachu tego budynku ruszy budowa sali gimnastycznej na potrzeby oddziału rehabilitacji kardiologicznej.
W przyszłym roku, 2023 rok, to kolejna inwestycja. Komfortowa, duża, oszklona sala o planowanej powierzchni około 100 metrów kwadratowych. Sala, która będzie mieściła wszystkie sprzęty, które dotychczas mamy, oraz w ramach budżetu chcemy domówić również nowe wyposażenie. Będzie na pewno z dużą korzyścią dla pacjenta. Budowa nowego miejsca to konieczność. Obecnie pacjenci oddziału mają do dyspozycji 3 małe salki do ćwiczeń. Pojawiają się na drzewkach świątecznych w domach Amerykanów oraz Europejczyków. O to, by były na sklepowych półkach, dbają największe zagraniczne sieci handlowe oraz sklepy. Świątecznym poszukiwanym i cenionym towarem są szklane ozdoby choinkowe. Te produkowane w Piotrkowie Trybunalskim w fabryce z 70-letnimi tradycjami rękodzielniczymi. 95% tegorocznej produkcji szklanych ozdób choinkowych z piotrkowskiej fabryki trafiło na rynek zagraniczny. Od lat klienci z Ameryki i Europy cenią sobie produkty z Piotrkowa. Klientów nie brakowało w tym roku. Kłopoty fabryce zgotował kryzys. Najtrudniej było z surowcami, szczególnie ze szkłem. No i wszechobecną drożyzną. Surowce podrożały. Były problemy z dostawami surowców. Ja myślę, że akurat branża ozdób choinkowych specjalnie nie odbiega od generalnie problemu, jakie były w gospodarce spowodowane brakami surowcowymi. Ale udało się uporać z problemami i obecnie kończone są ostatnie zamówienia. Z tych mimo wzrostu cen towaru produkowanego w szkłodekorze o nawet kilkadziesiąt procent, nikt ze złożonych zamówień nie rezygnował. Klienci cenią sobie produkty tej fabryki. 70-letnia tradycja wykonywania ręcznie ozdób nadal się liczy na rynku. Tak, to jest nasza zaleta, też po trosze i wada, bo zmniejsza to naszą konkurencyjność przy wzroście kosztów pracy ludzkiej. Ale generalnie szczycimy się tym faktem, mamy wielu klientów, którzy preferują ręcznie robione ozdoby w przeciwieństwie do tych robionych sitodrukiem czy na tamponiarce. W fabryce szklanych ozdób choinkowych każdy produkt to handmade. Od wydmuchania bombki z rurki szkła sodowego po jego ozdobienie. Nad tym, by bombki miały swoje wzory, dbają dekoratorki. Bombki są małe i duże, a wzory są albo mało pracochłonne, albo bardzo pracochłonne. I to rzeczywiście te bardzo pracochłonne ozdoby, robi się ich kilka sztuk dziennie, a tych mniej wypracowanych nawet kilkadziesiąt. No trzeba mieć umiejętności na pewno. Pewne i szybkość, jak tu wcześniej prezes powiedział. Pomalować, ozdobić, kamienie przykleić. Tajemnice tworzenia ozdób na świąteczne drzewka można poznać, odwiedzając fabrykę. Właśnie trwa tu sezon wycieczkowy. Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy we znaki daje się nam smog. Lampki w aplikacji monitorującej jakość powietrza w mieście w tym czasie palą się na czerwono, co oznacza, że w powietrzu wiszą szkodliwe pyły, a te z powietrzem trafiają również do naszych mieszkań. Jak oczyścić wnętrze swojego domu? Oczyszczanie powietrza to jedno, ale w walce z toksycznymi związkami w domu pomogą nam również rośliny. Ostatnio bardzo popularne u nas storczyki czy sansewierie, które zdobiły domy naszych babć. Do tego popularne kaktusy czy paprocie. Zielone rośliny sprawdzają się jako ozdoby wnętrz, są łatwo dostępne i wpisane na listę najlepszych oczyszczaczy powietrza. Badania potwierdziły, że blisko 20 roślin, w większości dobrze znanych, mają wpływ na to, jakim powietrzem w domu oddychamy. Jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z roślinami w mieszkaniu, to polecam gatunki o dużej masie liściowej, czyli na przykład skrzydłokwiat, sansewierie. Mogą być takie tradycyjne lub te nowoczesne wersje cylindryczne. Dobrze oczyszczają powietrze też różnego rodzaju draceny, począwszy od tych małych doniczkowych po duże 2-2,5-metrowe egzemplarze. Z grupy roślin, które oczyszczają powietrze, generalnie większość spełnia te funkcje, więc im więcej roślin mamy w mieszkaniu, tym będzie po prostu tam panował lepszy klimat. Te gatunki roślin sprawdzą się nie tylko w okresie jesienno-zimowym. Zielone oczyszczacze radzą sobie również z falami elektromagnetycznymi. W pracowni bądź obok telewizora warto postawić paproć czy skrzydłokwiat. Fenomen roślin oczyszczających polega na tym, że pochłaniają one szkodliwe dla nas związki, a oddają w zamian tlen. Mamy dwa procesy. Jedne rośliny
pracują wtedy, kiedy my śpimy, a drugie na odwrót. I to jest uwarunkowane ustawieniem tych roślin. W sypialni na przykład ustawiamy rośliny, które oddają tlen nocą, więc postawmy na kaktusy, sukulenty. W tej grupie mieści się też skrzydłokwiat popularnie znany. Te rośliny właśnie oddają tlen w nocą. Rośliny oczyszczają powietrze, a my w zamian musimy się odwdzięczyć im, dbając o czystość ich liści oraz wymieniając ziemię minimum raz na 2 lata. To ważne, bo negatywne substancje z powietrza osadzają się właśnie w ziemi. Sport bywa nieprzewidywalny. Miłośnicy futbolu przekonali się o tym po czwartkowych meczach na Mundialu. Polska reprezentacja przegrała z Argentyną, a Meksyk wygrał z Arabią Saudyjską. Zwycięstwo i przegrana w ostatnim starciu w grupie nie była decydująca. Sportowa arytmetyka pokazała, że można przegrać, ale w ostatecznym rozrachunku wygrać i odwrotnie. Tak więc szczęśliwy awans czy słodko-gorzki? Czy przegrana może być wygraną? Oczywiście. Przegrana w pewien sposób może być wygraną, ponieważ może być motywacją do lepszego działania. No czasem może, jak się okazało. Jak widać po wczorajszym meczu, tak, co prawda styl trochę boli. No może być wygraną, no trochę styl może nie satysfakcjonuje, mogło być lepiej zdecydowanie. No ale no cieszmy się z tego, co mamy, no. Wiadomo, nie chcielibyśmy, żeby w ten sposób doszli, tak, do następnego etapu, no ale jednym Lewandowskim nic nie zrobimy. Przeszliśmy, to jest najważniejsze. Kto był bohaterem tego meczu? No tu nie ma o czym dyskutować, oprócz graczy argentyńskich to tylko Wojciech Szczęsny. No obronił karnego, tak, że to jest naprawdę super. No oczywiście Szczęsny. Obronił drugi rzut karny. Tak, obrona tego karnego, w mojej ocenie niesłusznego, przeszczęsnego, to był super majstersztyk. Gdyby nie on, to chyba byśmy w tym miejscu nie byli, gdzie jesteśmy teraz. Ciągle mamy szansę, cuda się zdarzają. To wszystko na dziś. Jeszcze jedna informacja. W najbliższą niedzielę Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na zimową przygodę ze Świętym Mikołajem. Spektakl w ramach niedzielnych teatraliów odbędzie się o godzinie 17. Zapraszam Państwa do obejrzenia magazynu Verbum. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca. Bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. W najbliższą niedzielę, to już w drugą niedzielę Adwentu, czasu przygotowania na uroczystość Narodzenia Pańskiego, usłyszymy Ewangelię z 3 rozdziału świętego Mateusza. Głównie o Janie Chrzcicielu, który jest tym,
posłanym przez Pana Boga, by mówić ludziom o nawróceniu, by przypomnieć o nawróceniu, bo zdaje się, że w każdym człowieku jest takie pragnienie bycia blisko Boga. Jest takie pragnienie w sercu człowieka do tego, aby być szczęśliwym. To szczęście na przestrzeni wieków całej ludzkości, nie tylko chrześcijaństwa, jest ludziom różnie przedstawiane. I teraz też mamy tego doświadczenie, czym jest szczęście. Pewnie gdyby zapytać każdego, by powiedział o czym innym, ale to szczęście w wymiarze duchowym, w wymiarze, można by też powiedzieć, religijnym, to staranie się o to, by dostąpić zbawienia, to zabieganie o to, by dostąpić zbawienia przez otwieranie się na Bożą łaskę. I święty Jan Chrzciciel mówi wtedy i sobie współczesnym, ale skoro te słowa będą odczytane w niedzielę, to mówi także do nas. Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Później także mówi o tym w swojej pokorze, że nie jest godzien, by nosić mu sandałów. Mówi o Chrystusie jako o tym, który będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Pokazuje swoją małość przy Chrystusie, przy całym posłannictwie Chrystusa. Pokazuje, że On tylko przygotowuje, On napomina, On prowadzi do Chrystusa. Rola prowadzenia do Chrystusa jest to rola każdego człowieka wierzącego. Najbardziej chyba mamy to tak zarezerwowane dla duchownych, że to duchowni mają prowadzić do Chrystusa, też mają prowadzić do Chrystusa jak najbardziej, ale każdy, kto jest ochrzczony, ma prowadzić do Chrystusa. I ta dzisiejsza Ewangelia jest właśnie zawołaniem do każdego człowieka, by jeszcze bardziej przyjąć to, co Pan Bóg nam daje przez Chrystusa. Czas Bożego Narodzenia, który niedługo, jest czasem, który pokazuje, że Bóg nie jest niczym ograniczony, że chce zrobić wszystko dla zbawienia człowieka. Mamy cały czas czasy takiej małej stabilności, wielu niepokojów, wielu niewiadomych, które ciągle niesie za sobą wojna, nowe oblicza wojny, która gdzieś to wojna w jakiś tam sposób też wkracza na nasze terytorium. Wystarczy wspomnieć ten tragiczny wypadek, kiedy zginęło dwóch Polaków, Bogu Ducha winnych, będących gdzieś tam w swojej pracy, kiedy spadła na nich rakieta. To budzi pewnego rodzaju niepokój, ale też pokazuje, w którą stronę mamy się zwracać. Jeżeli jest jakaś obawa, jeżeli jest jakiś lęk, jeżeli jest coś, co nas paraliżuje, to wtedy musimy szukać, powinniśmy szukać wsparcia, umocnienia, możliwości tego, by podzielić się swoimi kłopotami, trudnościami z kimś, kto nas zrozumie, kto będzie dla nas wsparciem. Po ludzku nie zawsze udaje nam się szybko kogoś takiego znaleźć, bo nie wszyscy są w stanie to zrozumieć, podzielić nasze obawy, kłopoty. Często jesteśmy niezbyt dobrze zrozumiani, albo w ogóle, albo nie tak, jak byśmy chcieli. I w tym, co słyszymy w tej Ewangelii na najbliższą niedzielę, jest właśnie zachęta do tego, byśmy te powikłane, często kręte drogi życia prostowali przed Panem, z Nim. Sami tego nie jesteśmy w stanie uczynić. Czas Adwentu to też czas podjęcia postanowień i to jest piękny czas, kiedy podejmując postanowienia, zazwyczaj z czegoś rezygnujemy. Także z czegoś, co zabiera nam czas. Okazuje się, że możemy żyć bez jakiegoś tam serialu, bez częstego surfowania po internecie i tak dalej, i tak dalej. Nagle okazuje się, że to nie są czynności potrzebne do przeżycia, że można ten czas na co innego spożytkować. I zachęcam, by ten czas Adwentu, który szybko mija, choć tegoroczny Adwent jest długi, to jednak szybko mija, żeby właśnie ten czas przeznaczyć na to, by z Bogiem prostować drogi, szczególnie przez to, co jest nam dane przez Pismo Święte,
przez tradycję, która związana jest z czasem Adwentu, przez roraty, przez uczestnictwo w dniach skupienia, bądź rekolekcjach w naszych parafiach, żeby to był taki czas zwieńczony spowiedzią, który poprostuje nasze drogi do spotkania z Chrystusem i przyniesienia Mu wszystkiego, co nosimy w swoich sercach, co jest naszą radością, co jest naszym smutkiem, co jest naszą kłopotem i trudnością. Trzeba w to ufać, że w Bogu jest zrozumienie i właściwe, dobre prowadzenie.